Dzień dobry, Marzena Machniak, witam Państwa i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o strajku nauczycieli zaplanowanym na 8 kwietnia oraz o tym, kiedy zakończy się remont ulicy Leszczyńskiej. Nauczyciele z 37 legnickich placówek oświatowych opowiedzieli się za strajkiem. Jeżeli rozmowy pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem do 8 kwietnia nie przyniosą rezultatu, to w tych szkołach może rozpocząć się strajk. 90% legnickich nauczycieli w głosowaniu opowiedziało się za strajkiem. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego działają w 42 placówkach oświatowych w mieście. W każdej z nich weszli z tamtejszą dyrekcją w spór zbiorowy. Od 14 do 21 marca, podobnie jak w całej Polsce, trwało referendum we wszystkich szkołach i przedszkolach w regionie. Od jego wyników zależy, czy dojdzie w Legnicy do strajku nauczycieli. W jednej było referendum nieważne, a w czterech nie odbędzie się strajk. Dotyczy to czterech przedszkoli, tam nie będzie, i w pozostałych prawo jest do strajku. Powtarzam, to jest prawo. My żyjemy jeszcze nadzieją. Prawie 90% głosujących nauczycieli opowiedziało się za strajkiem. W referendum wziął udział 79% wszystkich osób zatrudnionych w szkołach w Legnicy. Do 8 kwietnia będą trwały negocjacje pomiędzy ZNP a rządem. Początkujący po studiach nauczyciel dostaje na rękę około 1850 zł i to jest wszystko. To proszę się nie dziwić dla nas, a dziwił się dyrektor szkoły poniekąd, który poszedł prosić na Politechnikę absolwenta o to, żeby zechciał za takie wynagrodzenie podjąć pracę w szkole z perspektywą awansu, który został teraz przez panią minister Zalewską wydłużony do 15 lat, żeby zostać dyplomowanym i liczyć na to najwyższe wynagrodzenie. Następna tura rozmów odbędzie się 1 kwietnia. Ostateczny termin na podjęcie decyzji przez nauczycieli w całym kraju to poniedziałek 8 kwietnia. Mają prawo rozpocząć zgodnie z prawem strajk. Takie powstrzymują się od pracy, nie wykonują pracy. Komitety strajkowe powołane będą czuwały nad bezpieczeństwem placówki jako mienia. Za dzieci i młodzież organizację odpowiada dyrektor szkoły. Oczywiście nikt nikomu nie będzie wzajemnie utrudniał. Oto zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, jaka jest. Decyzja ludzi 8 kwietnia, czy przystąpią do strajku, czy nie, leży po ich stronie. O wynikach rozmów będziemy informować. Przebudowa Leszczyńskiej wchodzi w końcowy etap. Prace ziemne będą jeszcze prowadzone przy skrzyżowaniu z Głogowską, a później będzie można już wylewać asfalt. Inwestycja, zdaniem wykonawcy, zakończy się wcześniej. Przypomnijmy, że prace na odcinku Leszczyńskiej od skrzyżowania ze Ścinawską do wiaduktu kolejowego rozpoczęły się na początku marca, a w ubiegłym roku rozpoczęła się przebudowa całej drogi. Jesteśmy już prawie na końcówce. Zostanie nam jeszcze teraz zrobienie drugiej strony jezdni koło samego wiaduktu, czyli skrzyżowanie z ulicą Głogowską. W tej chwili kończą stabilizację i lada dzień powinni przystąpić do robót asfaltowych. To będzie w zasadzie końcówka zadania. Firma ma jeszcze trochę czasu, bo umowa obowiązuje do końca maja. Natomiast wykonawca nam obiecuje, że będzie to szybciej. Pod drogą znajduje się kanał Młynówki i trzeba nad nim wybudować studnię, co może jeszcze opóźnić pracę, ale zdaniem zarządu dróg wszystko idzie zgodnie z planem. Zarząd dróg ma także zabezpieczone w budżecie pieniądze na dalszy etap przebudowy Leszczyńskiej. Przygotowujemy to zadanie, jeszcze jest przed nami organizacja ruchu, no i podziały, harmonogram, co będziemy robić najpierw. Najpierw myśleliśmy, że będziemy robili most, ale w tej chwili właśnie już są takie zdania, które z powodu których będziemy najprawdopodobniej najpierw robili drogę, czyli od mostu do ulicy Bydgoskiej, a dopiero w przyszłym roku zabierzemy się za sam most. Koszt inwestycji na odcinku od mostu do wiaduktu przy Głogowskiej to około 3,5 miliona złotych. Legnicka policja zatrzymała mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym. 34-latek sam wpadł w ręce stróżów prawa, przechodząc na ich oczach na czerwonym świetle.
W środę około godziny 19 policjanci patrolowali okolice ulicy Pocztowej. Zauważyli tam mężczyznę przechodzącego na czerwonym świetle przez przejście dla pieszych. Patrol postanowił zareagować na wykroczenie i zatrzymać mężczyznę. Ten na początku podawał fałszywe dane. Policjanci znaleźli jednak przy nim dokumenty. Okazało się, że 34-latek jest poszukiwany listem gończym. Sąd już wcześniej skazał go na 6 miesięcy więzienia. Dodatkowo telefon, który legniczanin miał przy sobie, figurował jako utracony. Mężczyzna trafił już do aresztu. Oprócz zasądzonej wcześniej kary odpowie za przechodzenie na czerwonym, a będzie musiał również wyjaśnić posiadanie przy sobie skradzionego telefonu. KGHM Polska Miedź S.A. kontynuuje rozbudowę zbiornika Żelazny Most. Największe składowisko odpadów poflotacyjnych w Europie istnieje w Zagłębiu Miedziowym od lat 80. Prace budowlane zakończą się w 2021 roku. Wydobywany w kopalniach polskiej miedzi urobek trafia do zakładów wzbogacania rud. Tam oddzielana jest miedź od odpadów. Do hut wysyłany jest czerwony metal, zaś odpady po procesie flotacji trafiają do zbiornika Żelazny Most. Obiekt unieszkodliwienia odpadów wydobywczych Żelazny Most jest największym w Europie. Mimo to ilość odpadów sprawiła, że KGHM Polska Miedź podjął decyzję o rozbudowie. Prace rozpoczęły się w 2018. Poprzez budowę kwatery południowej zmniejszymy, że tak powiem, napływ odpadów do obiektu głównego, czyli ten przyrost, o którym wspomniałem, zamiast 1,5-1,8 metra, zmniejszy się na przykład do 0,7 metra. Równocześnie w tym samym czasie będą prowadzone namywy odpadem już zagęszczonym na kwaterę południową i ten obiekt powinien się połączyć gdzieś tak w 1936 roku. Do zbiornika trafiają odpady, które mogą być różnorako wykorzystywane. Oprócz tego, że jest to, że tak powiem, bardzo dobry materiał budowlany, ja już wspomniałem wcześniej, że te odpady węglanowe, czyli te odpady, które są lokowane w środku do zbiornika, są też również po testach bardzo dobrym materiałem nawozowym. Mamy bardzo dużo już w tej chwili testów, badań przeprowadzonych w tym kierunku, ale jeszcze nie zostało uruchomione, jest na decyzji, na bieżąco jest analizowane i podjęcie decyzji, czy będziemy to wykorzystywać na przykład jako podsadzkę w kopalniach, czy będzie to wykorzystywać na przykład jako sprzedaż normalnie materiału budowlanego, czy zamiast piasku, chociażby na drogi. Rozbudowa obiektu o kwaterę południową o powierzchni ponad 600 hektarów jest konieczna. Prace są prowadzone wielotorowo. Wśród budowlanych działań jest budowa stacji segregacji zagęszczania odpadów. Jest to obiekt, który będzie odpowiedzialny za składowanie, za zagęszczanie odpadów i później składowanie na kwaterze południowej. Już zostały wykonane palowanie żwirowe. W tej chwili lane są fundamenty pod cały obiekt. Na tym obiekcie będą zainstalowane zagęszczacze, które będą odpowiedzialne za zagęszczenie odpadów do gęstości tej około 1,4 i przerzucanie to na kwaterę południową. Całość prac związanych z budową kwatery południowej zakończy się w 2021 roku. Objętość nowej kwatery osiągnie około 170 milionów metrów sześciennych. Długość zapór zewnętrznych 6400 metrów, zaś wysokość do 60 metrów. Plaże będą szerokie co najmniej na 200 metrów. Cała inwestycja będzie kosztować miedziową spółkę 578 milionów złotych. Powstała fundacja, której celem jest budowa pomnika Henryka Pobożnego. Jednostka będzie zbierała środki finansowe na budowę monumentu pod nazwą Książę Henryk Pobożny, obrońca Europy. Lokalizacją pomnika będzie Plac Słowiański. Fundacja Książę Henryk Pobożny, obrońca Europy, powstała tylko w celu zbudowania monumentu, który stanie w miejscu usuniętego pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Jak podkreślają działacze, fundacja nie jest polityczna. Ma nie tylko wspierać budowę pomnika, ale też promować miasto. Poza celem statutowym fundacja kieruje się promowaniem miasta Legnicy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zwróceniem uwagi na olbrzymi wpływ bitwy pod Legnicą na dalsze losy Europy. To Legnica była pierwszym polskim miastem, które zintegrowało wojska polskie, niemieckie i czeskie w obronie przeciwko mongolskim najeźdźcom. Radni zdecydowali o wpisaniu budowy pomnika księcia Henryka Pobożnego do budżetu już na sesji w grudniu ubiegłego roku. 9 kwietnia zwołana zostanie konferencja prasowa, na której poznamy szczegóły całego przedsięwzięcia. Poniedziałkowej nocy w ręce legnickich policjantów wpadł kierowca, który był pod wpływem narkotyków. Środki odurzające miał również przy sobie.
Patrol legnickiej drogówki zwrócił uwagę na kierującego Oplem na ulicy Działkowej. Mężczyzna na widok radiowozu nagle zjechał z drogi i wjechał na parking. To zwróciło uwagę policjantów, więc podjechali sprawę wyjaśnić. 31-letni kierujący zachowywał się nerwowo i był bardzo pobudzony. Badanie narkotesterem wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem środków odurzających. Podczas przeszukania w samochodzie znaleziono również amfetaminę. Legniczanin trafił do aresztu. W świetle prawa za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających można w więzieniu spędzić 2 lata. Szkoła podstawowa imienia świętego Franciszka z Asyżu zaprasza Legniczan na wspólne wielkanocne warsztaty. 13 kwietnia będzie okazja, by nie tylko bezpłatnie wykonać świąteczne ozdoby, ale też poznać szkołę i spędzić czas w gronie najbliższych. Warsztaty wielkanocne zaplanowano na sobotę 13 kwietnia na godzinę 10.30. Całe rodziny mogą przyjść, by wykonywać strojki wielkanocne, zajączki i różne inne ozdoby na uroczystość Zmartwychwstania. Chodzi też o to, żeby osoby z parafii, niekoniecznie osoby związane z naszą szkołą, zapoznały się z naszą szkołą. Może nie będą w przyszłości wiązać tutaj losów z tą szkołą, ale żeby się zapoznały z nami, żeby zrobiły coś miłego. I też chodzi też o to, żeby rodziny mogły spędzić czas razem, robiąc coś razem wspólnie. O materiały na warsztaty zadba szkoła. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szkoła podstawowa świętego Franciszka, zaraz na samym dole, zaraz za szklanymi drzwiami będziemy tam czekać na Państwa, na wszystkich chętnych, którzy chcą popracować z nami. Warsztaty zaplanowano do godziny 12.30. I tą wielkanocną już informacją żegnam się z Państwem. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Życzę Państwu miłego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia.